polski przemysł utrzymał solidny wzrost. Spadły ceny mieszkań i gruntów. Indata na granicy bankructwa. Zarząd składa wniosek o ogłoszenie upadłości. Chińskie e-sklepy na celowniku fiskusa. Jest poniedziałek, 19 marca. Justyna Smolińska, zapraszam na Puls Dnia. Polski przemysł ma się dobrze. Jak poinformował właśnie Główny Urząd Statystyczny, produkcja przemysłowa wzrosła w skali roku o 7,4%. W porównaniu z danymi ze stycznia oznacza to spadek o 2,2%. Mimo tego lekkiego wyhamowania, początek roku jest dla sektora bardzo dobry. W stosunku do lutego ubiegłego roku wzrost produkcji odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu. Największy w produkcji maszyn i urządzeń o 20,5%. Spadek odnotowano natomiast w 7 działach, m.in. w branży farmaceutycznej, górnictwie węglowym oraz w produkcji odzieży. Ponownie pozytywnie zaskoczyły dane z budownictwa. Wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach. Największy w przypadku wznoszenia obiektów inżynierii lądowej i wodnej, aż o 65%. Produkcja budowlano-montażowa rosła co prawda nieco wolniej niż w styczniu, ale w skali roku zwiększyła się aż o 31,4%, co oznacza pierwszy lutowy wzrost od 3 lat. Najbliższe miesiące powinny sprzyjać zakupom nieruchomości. Ceny transakcyjne mieszkań spadają, wynika z przygotowanego przez Senatorium specjalnie dla Pulsu Biznesu i Bankier.pl indeksu Urban One, który dla dużych miast wyniósł w styczniu ponad 95,2 punktu. Spadek widać we wszystkich kategoriach lokali mieszkalnych, co może dziwić, biorąc pod uwagę wciąż wysoką sprzedaż mieszkań i ogólne rozgrzanie rynku. Jednak zdaniem ekspertów nie jest to nic nadzwyczajnego, bo pierwszy miesiąc roku zwykle przynosi lekkie wyhamowanie cen nieruchomości. Historycznie patrząc na dane, widać, że na początku roku, czyli w styczniu, często się tak zdarzało, że ceny były niższe od tych w poprzednich miesiącach, więc poniekąd może to być sytuacja naturalna. Inna kwestia jest taka, że w styczniu została uruchomiona ostatnia transza dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych, co z pewnością też miało wpływ na wynik. Rzeczywiście na rynku nieruchomości na początku roku działo się dużo. Przede wszystkim rynek żył planowanym wprowadzeniem nowego programu rządowego, to będzie program Mieszkanie Plus, ale też deweloperzy wstrzymywali oddech w związku z możliwą likwidacją otwartych rachunków powierniczych, co dla wielu z nich mogło być poważnym utrudnieniem. A więcej na temat tego, czym żył rynek nieruchomości na początku tego roku, we wtorkowym wydaniu Pulsu Biznesu. A na Twitterze dziś specjalne życzenia z okazji Dnia Wędkarza dla Marcina Goralewskiego, zastępcy redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. My oczywiście do życzeń się przyłączamy. Spółka, która od lat pokazywała zyski, stoi na granicy bankructwa. Nowy zarząd Indaty wskazuje, że mogła ona fakturować nierealizowane umowy. Rada Nadzorcza, audytor i regulator rynku milczą. W piątek zarząd złożył w warszawskim sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Z dokumentu, do którego dotarł dziennikarz Pulsu Biznesu, wynika, że zarząd poinformował m.in. o zadłużeniu grupy w bankach finansujących na blisko 28 milionów złotych. Główni wierzyciele to BGŻ BNP Paribas, ING, mBank Millennium oraz inwestorzy, którzy objęli obligacje za 2 miliony złotych. Banki zaczęły dopominać się o informacje na temat realizacji kontraktów, które miały zabezpieczać umowy kredytowe. Okazuje się, że żadna z tych umów nie jest w ogóle realizowana. Mimo tego do końca trzeciego kwartału ubiegłego roku umowy te były fakturowane. Spółka, która od 3 lat notowana jest na głównym parkiecie GPW, nadal prowadzi bieżącą działalność, m.in. bierze udział w przetargach i obsługuje dotychczasowych klientów. Zaskoczenia nie ma. Władimir Putin po raz kolejny prezydentem Rosji. Najnowsze dane Centralnej Komisji Wyborczej wskazują, że wynik uzyskany przez Putina jest wyższy niż w jakichkolwiek poprzednich wyborach prezydenckich, w których brał on udział. Rozwiązania informatyczne zamiast nalotów na sortownię paczek. Jak dowiedział się Puls Biznesu, resort finansów zastanawia się nad opodatkowaniem produktów kupowanych przez Polaków w chińskich sklepach internetowych. Chodzi m.in. o uwielbiany u nas AliExpress. Ministerstwo szuka rozwiązań, które pomogą uszczelnić podatkową lukę, nie zabijając przy tym drobnego e-handlu. Według informacji Pulsu Biznesu koncepcji jest kilka, a resort jest już po rozmowach z Pocztą Polską i dużymi firmami kurierskimi. Wszystko po to, by oszacować skalę importu z państwa środka. Na razie nie ma w planach nalotów na sortownię paczek, zamiast tego lepszym rozwiązaniem okazać się może łatwe narzędzie informatyczne, w którym kupujący deklarowałby wartość sprowadzonego towaru, a system weryfikowałby poprawność danych, linkując do internetowego
sklepu. AliExpress to jeden z 10 najpopularniejszych serwisów e-handlu w Polsce. Na chińskim Allegro kupuje już około 4-5 milionów Polaków. Francuska firma stworzyła pierwszy na świecie grzejnik, który jednocześnie pozwala zdobyć wirtualne pieniądze. Kryptogrzejnik kosztuje 2900 euro i zdaniem firmy może wykopać miesięcznie kryptowaluty o wartości około 120 dolarów, a oprócz tego ogrzeje pokój o powierzchni 20 m2. To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym Pulsie Dnia. Zapraszamy jak zwykle jutro o 16:30. Do zobaczenia.